Dzień dobry, witam na kanale Wykroj swoje życie, z tej strony Ola. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, wraz z Basią prowadzę ten kanał i na tym kanale mówimy o manifestacji. Mówimy Wam, w jaki sposób kreować swoje życie poprzez swoje myśli, tak? Poprzez swój mindset. Będzie nam miło Was powitać. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, serdecznie zapraszamy. Prosimy o lajkowanie, będziemy Wam bardzo wdzięczne oraz zapraszamy na naszą stronę internetową www.wykreujswojeżycie.pl bez polskich znaków oraz na naszą stronę na Facebooku oraz grupę na Facebooku o tej samej nazwie. O czym dzisiaj będę mówić? Dzisiaj chciałam Was przekonać, żebyście nie oddawali swojej mocy na zewnątrz. I dopiero wtedy otrzymacie swoje pragnienia. Słuchajcie, to jest tak naprawdę bardzo proste, a my sobie komplikujemy. Dlaczego sobie komplikujemy? Ponieważ nauczono nas myśleć inaczej. Nauczono nas, że to, co widzimy w fizycznej rzeczywistości, jest osadzone w kamieniu i niezmienne. Że jesteśmy ofiarami okoliczności, że jesteśmy uzależnieni od innych ludzi, od sytuacji, od zbiegów okoliczności, że nie mamy na nic wpływu. A teraz dowiadujemy się, że jest na odwrót, ale dominuje nasze stare myślenie. I bardzo wiele osób, mimo że właśnie dołącza do społeczności, że tak powiem, która już wie, jak manifestować, tak? Ponieważ dowiaduje się o tym, jaką mamy moc w sobie, i tu właśnie mówimy w naszych filmach o tym, jaką mamy ogromną moc w sobie manifestowania naszych pragnień, ale wraca to nasze stare myślenie, ten nasz program i wiele osób się po prostu gubi. I dlatego w naszych filmach chcemy Wam wyjaśnić, jak to naprawdę wygląda, ponieważ tak naprawdę to jest bardzo, bardzo proste, ale te nasze stare programy, stary sposób myślenia cały czas nas sabotuje. I wiele osób ma problemy z manifestacją, ponieważ cały czas ten opór logiczny ich atakuje. Cały czas myślą w stary sposób, nie wiedzą, z jakiej strony to ugryźć. Nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoją moc. Cały czas wątpią w działanie prawa. A słuchajcie, tak naprawdę to prawo jest naturalne, to jest prawo wszechświata, które działa na każdego, które działa zawsze i wszędzie. Każdy z nas manifestuje od dziecka. Wszystko, co widzimy wokół siebie, jest naszą manifestacją. Tak naprawdę tworzymy wszystko wokół siebie. Ale teraz ktoś powie, okej, ale ja przecież nie afirmowałam, nie manifestowałam tego, co mnie spotkało. Tak, ale Twoje dominujące myśli, przekonania i te stare programy to wymanifestowały. Ponieważ my nie zdajemy sobie z tego sprawę, co cały dzień kręcimy w głowach, w swoich umysłach. Te automatyczne myśli, czasami ich nie kontrolujemy, a tu właśnie chodzi o to, żeby zacząć je kontrolować. I to nazywa się dieta mentalna. Cały czas musimy kontrolować te swoje myśli i skupiać się wyłącznie na tym, czego pragniemy. To jest podstawa. Przestań powtarzać w głowie, że ja czegoś nie mogę, że to jest trudne, że ta osoba mnie nie chce, ta osoba zrobiła mi to, ponieważ w ten sposób afirmujesz, ty potwierdzasz. Każdą swoją myślą, każdym swoim słowem potwierdzasz, że czegoś nie masz, że coś ci się nie udaje. A cały widz polega na tym, że masz zacząć potwierdzać to, czego chcesz, nawet jeśli tego jeszcze nie ma. Bo w tym momencie, teraz w tym momencie tworzysz swoje przyszłe życie. Więc twórz go tak, jak chcesz, żeby wyglądało. Bo teraz, jeśli już wiesz, że to twoje myśli kreują, bo znalazłeś nasz kanał, znalazłeś inny kanał, przeczytałeś jakąś książkę lub chociażby trafiłeś na film Sekret, wiele osób od tego zaczyna. My mówimy troszeczkę o innym temacie, mówimy o temacie prawa założenia i to wygląda troszeczkę inaczej, jest znacznie prostsze. Ponieważ tak naprawdę, przy czymkolwiek się upierasz, cokolwiek założysz, że jest prawdą, tą prawdą będzie, tylko musisz się przy tym upierać. Wiele osób nam mówi, ale ja afirmuję, ale to nie działa. Okej, ale nie wystarczy samo afirmowanie. Ty masz się skupiać całkowicie na tym, że już masz swoje pragnienie. Ponieważ twoje pragnienie najpierw musi być stworzone w twojej wyobraźni. Musisz je ulepić, ja zawsze mówię, musisz je ulepić jak z gliny, całkowicie. I dopiero one potem, nasza podświadomość je rzutuje do naszego 3D. Ja wiem, że trudno to sobie wyobrazić, ale to nie jest nasza rola, żeby sobie wyobrazić, jak to się dzieje, żeby analizować, słuchajcie, jak fizyka kwantowa działa, ponieważ nie każdy potrafi to zrozumieć, a to nam nie jest potrzebne do manifestacji. Potrzebne nam jest
nam jest to, żeby się zdyscyplinować i pilnować swoich myśli. Każde nasze skupienie na celu prowadzi nas do naszego życia marzeń. Więc jeśli powtarzasz, chcesz czegoś, my nie manifestujemy czegoś, czego chcemy. My manifestujemy coś, na czym się nieustannie skupiamy i kim się stajemy w tym momencie, ponieważ jeśli ty afirmujesz, wizualizujesz, to programujesz swoją podświadomość na cel. I w pewnym momencie te nowe myśli, ten nowy stan świadomości staje się twoim naturalnym stanem. I właśnie po to nieustannie nasycamy tą swoją podświadomość, tak? Tym, czego chcemy. Upieramy się przy tym. Mimo, że czegoś jeszcze nie widzimy, my się upieramy, że my już to mamy. Powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy. I tutaj jest ważne powtarzanie. Powtarzanie tego, czego chcemy i w tym momencie, kiedy nasycimy swoją podświadomość, ona wyprodukuje nam to na zewnątrz. Ale kluczem jest, słuchajcie, wiara w siebie, zaufanie sobie. I to jest najważniejsze, co chcę wam dzisiaj powiedzieć. Ponieważ zauważamy, bardzo dużo osób nie wierzy w siebie. Oni wiedzą, na czym polega manifestacja. Oglądają nasze filmy, czytają książki, oglądają inne kanały, analizują tysiące postów na Facebooku, na Instagramie i tak dalej i twierdzą, że mają wiedzę. Ja wiem, jak to mam robić, ja wszystko wiem. Ale najważniejsze jest to, że oni nie wierzą w siebie. Nie wierzą w swoją moc. A to jest, słuchajcie, pierwszy krok, żeby otrzymać to, czego pragniesz. Uwierz w swoją moc, ponieważ nikt poza tobą nie ma tej mocy. I jeśli ty będziesz pytać tej osoby czy innej, czy nas z Basią, czy to jest możliwe, to oddajesz swoją moc. Uwierz w tą swoją moc, ponieważ ją masz. Każdy z nas jest taki sam. I to, że nam się z Basią udało, to, że my manifestujemy życie, jakie chcemy, to nie znaczy, że my jesteśmy inne lub my jesteśmy lepsze. My jesteśmy takie same. I skoro nam się udało, tobie się uda również. I dlatego założyłyśmy ten kanał, dlatego mówimy do was cały czas, żebyście uwierzyli w siebie. Zaufaj sobie. Spójrz do swojego wnętrza, wróć do siebie. Nie rozglądaj się do 3D, nie szukaj potwierdzenia u innych ludzi i w sytuacjach na zewnątrz, że dostaniesz to, czego chcesz. Po prostu zaufaj sobie. Afirmuj, czy wizualizuj, czy pisz, bo każdy lubi coś innego, lub medytuj, ale z tą wiarą, że ja już to mam, ponieważ my wykonujemy te wszystkie techniki nie po to, żeby desperacko coś dostać, ponieważ wtedy to od nas ucieka. My wykonujemy te techniki po to, żeby nasycić swoją podświadomość i w momencie, kiedy ją nasycimy bez oczekiwania, ja wiem, że to jest trudne, ale kiedy nasycimy tą podświadomość wizją, że już to mamy, nie musimy w to wierzyć, ale mówimy sobie, powtarzamy, 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 powtarzamy non-stop. Ja jestem bogata, ja zarabiam tyle, ta osoba mnie kocha, mimo że teraz na przykład, nie wiem, wychodzi za mąż, żeni się, wyjeżdża na koniec świata. Nieważne, okoliczności nie mają znaczenia. Uwierzę w siebie, zaufam sobie i powiem sobie, że ja wiem, że ja dostanę to, czego pragnę. Ponieważ ja jestem mistrzynią manifestacji, jestem kreatorem w moim własnym życiu, w mojej własnej rzeczywistości, to ja tutaj decyduję i jeśli zaufam sobie, powrócę do siebie, to wtedy zobaczę siebie jako kreatora. Zobacz siebie jako kreatora. Nie jesteś ofiarą. Jesteś cudowną świadomością, jesteśmy wszyscy energią, jesteśmy czymś pięknym, wszyscy jesteśmy miłością, wszyscy potrafimy kreować, mamy ogromną moc, uwierz w to w końcu. Nie pytaj, czy ja mogę. Powiedz to sobie, zdecyduj. Dzisiaj zdecyduj. I właśnie do tego chcę was dzisiaj zachęcić. Dzisiaj zdecyduj, że możesz. Że potrafisz. Bądź bezczelnie uparty. Nie pytaj się, czy mi się uda. To zależy od ciebie. Wyzbądź się tej desperacji. Wyzbądź się miliona pytań. Szukania miliona technik. Nie musisz. Jedyne, co musisz zrobić, to podjąć dzisiaj decyzję. Ja mogę. Ja potrafię. To ja jestem siłą kreującą. I jeśli ty masz pragnienie, to znaczy, że to pragnienie
Ci się należy. Jest Twoim prawem mieć to pragnienie. Jest Twoim prawem być bogatym, jest Twoim prawem być tą swoją cudowną osobą, o której marzysz, tak? Ponieważ na to zasługujesz, ponieważ jesteś tego warta, warty. Ponieważ możesz mieć to, czego pragniesz. Tylko zaufaj sobie. Zaufaj sobie i idź po to, czego chcesz. Ponieważ możesz to mieć i do tego Was dzisiaj zachęcam. Dziękuję serdecznie. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, jeśli coś jest dla Was niejasne, zapraszamy na naszą stronę. Na naszej stronie można kupić konsultacje, kursy. Pomagamy wszystkim bardzo chętnie. Także jeśli czegoś nie rozumiecie, jeśli potrzebujecie motywacji, są osoby, które manifestują same, słuchajcie, są osoby, które potrzebują naszego wsparcia, to zapraszamy. Za kilka dni będziemy mieć wykład szkoleniowy, jak osiągnąć sukces manifestacji SP, więc jeśli manifestujecie jeszcze konkretną osobę i macie wątpliwości, chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na ten wykład szkoleniowy, link będzie w opisie. Dziękuję Wam bardzo, kochani, życzę wszystkiego dobrego i samych owocnych manifestacji i my z Basią Was wierzymy. Pozdrawiam.